Dlaczego w tym rodowodzie, w zapowiedzi tego rodowodu wymienieni są Abraham i Dawid? Księga początków Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Dlaczego właśnie oni dwaj są wymienieni? Oczywiście byli wielkimi ludźmi, tak? Nie jestem biblistą, mogę się mylić, ale mi się wydaje, że tych dwóch jest wymienionych szczególnie dlatego, że oni mieli od Boga obiecanego potomka. Im dwóm Bóg złożył obietnicę potomka. Bóg obiecał Abrahamowi potomka i wierzymy, że ta obietnica jest wypełniona w Jezusie. I Bóg obiecał Dawidowi potomka i wierzymy, że ta obietnica jest wypełniona w Jezusie. Myślę, to jest bardzo ważne, żeby odkryć, że to jest historia ludzka, można tu wpisać daty w ten rodowód, ale tym, co tą historią rządzi, co nią kieruje, nie jest ciało i krew, tylko ostatecznie obietnica.